Dzień dobry, kochani! Hejka, hejka! Witam Was ponownie w cudownym nastroju. Po ostatnich paczkach doszło do mnie aż 7. Co tam się ograniczać? 7! Więc zaczynamy rozpakowywanie. I może zaczniemy od tych małych. Powiem Wam, że po ostatnim, jak się męczyłam z nożyczkami i moim perfekcyjnymi umiejętnościami otwierania paczek, otworzyłam je wcześniej. Znaczy, rozpakowałam, jakby rozcięłam, wyjęłam ewentualnie to, co było na wierzchu, jakieś zabezpieczające bąble, folie, cokolwiek, ale nie zaglądałam i nie wiem do końca, co tam jest. Tyle, co widziałam z wierzchu. Więc zaczynamy. Może zaczniemy od pierwszej, która znajduje się tutaj. I jest to od Sikory Aleksandry. I już widzę, że jest to poduszeczka. Mięciusia. Ona się położyć. Czadowa. Taka twarda. Ja to powiem Wam, że nie lubię takich płaskich, bo ja jak już używam jaśków, to żeby było dosyć wysoko, a śpię na płasko. Po prostu nic. Mogę spać nawet na suchej ziemi, bez niczego i mi jest najwygodniej na płasko, bo mi się tak najlepiej oddycha. Przytulać może. Fajniusia. Wącham może perfumami pachnie Aleksandry. I co mamy dalej? Newsbizer. Mniami. A to jest jakaś inna wersja? Limitowana czy coś? Bo taki kolor? Czy to znowu z zagranicy? Chyba z zagranicy, kochani. Po niemiecku napisane. Znowu jedziemy do Niemczech. Do Niemiec. Ale czad. Kocham Newsbizer. I dzieciaki wiem, że też ją uwielbiałam. Mamy jakieś cuksy. Też po niemiecku napisane. Czy je znajdę po polsku? Jest po polsku. Proszę bardzo. Lodowy przysmak. Częściowo otwardzony tłuszcz kokosowy, cukier. Produkt serwatkowy, kakao. I emulgatory. I jakiś tam miąższ orzechów laskowych. Czyli jakieś... Ale to się mrozi? Chyba tak, kochani. Czyli to się wrzuca do zamrażarki. Lodowy przysmak. Nie widziałam takich rzeczy. Będę testować z dzieciakami. Mrożone jakieś cukierki? Ciekawe. Ciekawe, nie słyszałam o tym. Bardzo ciekawe. I mamy delicje szampańskie, wiśniowe. To już produkt polski, po polsku napisane. Najlepsza gwarancja. Więc Aleksandro, dziękuję serdecznie. Będziemy testować. Dalej idziemy do kolejnej, mniejszej paczki. Mam nadzieję, że wszystkie uda mi się w tym filmie pokazać. Ale jak nie, nie martwcie się, nakręcę drugi. I tutaj mamy mniejszą paczuszkę i to jest od Dagmary Szewczuk. O, mamy list. Proszę bardzo. O, z dwóch stron, proszę. Cześć Ewa, wysyłam Ci paczkę dla dzieciaków z placówki, jak i oczywiście Ciebie, które ufam, że odpowiednio rozdzielisz na wychowanków. Jest to totalny miszmasz. Oglądam Twoje filmy. Oglądałam Twój film, co wysłać placówkom i się zainspirowałam. To taki mini prezent ode mnie dla Was na święta. Liczę, że te rzeczy Wam posłużą. Zbierałam te rzeczy od kiedy zobaczyłam Twój pierwszy film. Bodajże właśnie jakoś święta 2019 roku. Otworzyłaś moje serduszko jeszcze bardziej na dzieciaków z domu dziecka. Oglądam wszystkie Twoje filmy, ponieważ pokazują prawdę. Dotyczą domów dziecka, a nie stereotypów. Jakby coś, ciuchy są nieużywane nowe. Sprawdź proszę daty do spożycia produktów spożywczych, bo niektóre rzeczy czekają rok. Aczkolwiek według mnie, jeśli coś nie było otwierane, typu chemia czy przyprawy, to jest to jeszcze długo zdatne do spożycia. Daj mi proszę znać na Insta, czy wszystko dotarło całe. Dorzucam też książkę o fotografii, co prawda nie wiem czemu, trochę odpadają z niej kartki, ale... Uznałam, że może któryś z wychowanków znajdzie nową pasję. Buziaki Dagmara. PS, słodycze, podrzucił mi dla Was
Słodycze podrzuciła mi dla Was piosenkarka Lambert. Dobrze, przeczytałam. Choć ładny charakter pisma, ale jakoś, wiecie. Dziękuję. Miłe, kocham listy. Jestem staroświecka. Dla mnie listy to jest coś takiego mega. Więc idzie do kolekcji listów od właśnie obserwujących, od oglądających. Wspaniale. I sprawdźmy, co tu mamy. Mamy skarpety. Wy kaktusiki. Proszę bardzo. Jakieś liczniutkie. Mamy kolejne skarpety w kratę. O, te to super męskie. Śmieszne, fajnie. Mamy dalej proteinowy batonik z orzechami. Szczerze, to ja nie jadam takich proteinowych rzeczy, ale może chłopcy będą chcieli, wiecie, treningi, te sprawy. Wkładka do szczotki z taśmą. To na pewno się przyda. Gdzieś do ubrań, zawsze jak gdzieś się ładnie, elegancko chce się wyjść. To na pewno się przyda. I tutaj mamy oczywiście dwie rolki, żeby nałożyć sobie później. Dalej mamy rutina CEA, czyli dbasz o nas, kochana. Pomyślałaś, że ten koronawirus też może i nas dopaść, dlatego dałaś nam w gratisie witaminki. Myślę, że to też dobry prezent. Witaminy to, wiecie, każdy warto, żeby każdy przyjmował je każdego dnia, szczególnie w tym ciężkim czasie. Dużo próbek różnych kremów widzę. Mus do ciała nawilżający i do pielęgnacji, czyli próbeczki lądują. Co tu mamy? A, pinsetki, dwie. Fajnie, dziewczynom na pewno się przydadzą. Tutaj mam... Brat mi podebrał z paczki jedną kostkę, jednak uznałam, że mimo wszystko są jeszcze, są jeszcze dziewięć, a nie na pewno... A na pewno się przydadzą. Moje czytanie. Brat niedobry, podkrada kostki. Winiary. Knor. Jejku, przepraszam, markę. Knor. Więc mamy kostkę do zupy. Wiecie, to jest mega fajne takie. Przyprawy to też fajne, fajna rzecz. Dlatego, że no, u nas tak przypraw to jest średnio. No, więc jeśli jakiekolwiek są, mega się cieszę. Więc przyprawy jak najbardziej polecam do wysyłania. Mamy herbatkę z Herbapolu. Herbapol znajduje się w Lublinie, więc jakby nic z krańca świata, ale mięta dziewczyny kochają, więc będzie pite. Herbapol, Lublin. Mamy pieprz czarny. Kolejną próbeczkę, bo to się zagubiła gdzieś z tych wszystkich. Mamy sos myśliwski, ale będzie jedzone. Do tych makaronów, co ostatnio doszły. Sos śmietanowy z zielonym pieprzem, mieszankę przypraw węgierską z papryką, mieszankę przypraw polska z koperkiem, sos koperkowy ze śmietanką, sos borowikowy, kocham grzyby, sos pieczeniowy, cynamon do jakiegoś upichcenia ciasta i zioła prowansalskie. Proszę bardzo. Szczoteczki do zębów, Colgate. Słuchałaś filmu, widać, naprawdę to widać. Chociaż o przyprawach chyba nawet nie wspomniałam, więc tak Ci powiem, nieźle trafiłaś. Papryka słodka, sos sałatkowy włoski, trzy sałatkowe greckie, no i jeszcze dwa dodatkowe włoskie. Coś jeszcze zgubiłam? Proszek do pieczenia. Czyli po prostu Ty tak, wiesz, delikatnie dałaś zaznaczyć, że ciasto, żeby upiec. Cynamon. A jeszcze coś mamy... Czekajcie, wydaje mi się, że to... Okej. To są chyba barwniki do ciasta. Tak mi się wydaje. Biały, niebieski, żółty i czerwony. Tutaj mamy mini żel pod prysznic. Taki maciutki, jejku! Patrzcie na moje dłoni. To jest takie maleństwo. Ale czad. I plus dodatkowo mamy kaszę jęczmienną. Trzy razy. Proszę bardzo. I ryż
i kaszę jaglaną. Ja jestem za tą. Ugustwiam. A ryż. Nie lubię za bardzo ryżu. Ale dzieci u nas jedzą jak najbardziej, więc przyda się. To tylko moje, widzimisię. I weźmiemy jeszcze jedną malusią paczuszkę i zobaczymy, co się w niej znajduje. Ta jest również od Dagmary Szewczuk. Mamy batony orzechowe. Mamy deserowe. 5. Waciki. To się też przydaje, dziewczyny korzystają. Ja wam mówię, takie rzeczy to się wydaje, o, oni tego nie potrzebują, na pewno im ktoś kupuje. Nie, totalnie nie. Podpaski na noc. Proszę bardzo. Śledzik w sosie pomidorowym i makrela. I już kolacja. Zabezpieczyłaś nas, nie ma co. Krem ze wskazaniem dla osób chorych na łuszczycę, egzemę i atopowe zapalenie skóry. Czyli po prostu dla skóry bardzo wrażliwej. Fantastycznie, przyda się dla dzieciaków w sam raz. Pianki. Mięciusie. Tutaj mamy chusteczki odświeżające antybakteryjne. Kolejne opakowanie pod pasek. Mamy piankę do golenia u Wenus, czyli dla kobiet, no ale to wiadomo, że i mężczyźni mogą skorzystać, więc fajnie. Nie wspominam chyba nigdy o piankach na filmach, więc pianka jak najbardziej. Płyn do higieny intymnej. O, fajnie. I duża butelka, więc można się podzielić, rozleć na dwa i będzie ok. I spray do włosów Sajosa. Każdego po trochu, o każdego po trochu zadbałaś. Bardzo dziękuję z całego serducha. Odkładam i jeszcze zobaczymy sobie w tym filmie jeszcze jedną mniejszą paczkę. Dobra, może pójdziemy w tą. Jest ciężka i nie mniejsza, ale tamta była jeszcze cięższa. Dobra, jedziemy. Od kogo to? Proszę się przyznać. Dagmara Szewczuk. Oszalałaś, dziewczyno? Ile można wysyłać paczek? O ja ci, 3 paczki. Kobieta! Kobieta! Maść dla dzieci. A do czego ta maść? Nawet ja nie wiem. A, czyli po prostu jak coś tam się wydarzy, to żeby po prostu tym spsikać, czy coś się dzieje. Proszę bardzo, maść. Mamy ekspozycję bez tajemnic. A, to jest chyba ta książka o fotografii. Proszę bardzo. Piękna, gruba, duża. O, i ze śmiesznym chłopikiem. Urocze, nawet nie w chwili złapana klatka zdjęcia. Więc książeczkę. Mamy kolorowe markery. O, fajne, takie neonowe. Proszę bardzo. Mamy dalej filet z makreli w oleju. Podwójnie. Mamy opaskę na włosy. O, założę. Nie wiem, czy się dobrze prezentuje. Proszę bardzo. Dziewczyna się spodoba. Nie, no jest czadowa. Spodoba się na bak. Dalej mamy chusty. A to są gumki takie. Fajne, bo one mogą robić za bransoletkę, że sobie tak macham. Może jak te cyganki wszystkie. Tu jest druga zapakowana. Ale może mieć zastosowanie też praktyczne, czyli do włosów. I mamy dwie. Mamy mieszankę orzeszków. Mamy maseczki. I to jest ta taka chmurkowa, co taka piana poznaje, jak chmurka na twarzy. Dziewczyny, ostatnio z dziewczynami o tym rozmawiałam tutaj w placówce. I właśnie mówiły, żeby chciały taką. Ja sama też nie testowałam, więc chętnie nawet na nich zobaczę, jak to wygląda, jak to rośnie. Oh,
mogłe. Piękne. I kolejne kilka. Proszę bardzo. Mamy lekki pokład pielęgnacyjny. Proszę bardzo. Z Max Factor. Mamy puder z Vibo. Słyszałam, że on jest dobry. Naprawdę, słyszałam, że jest dobry. Nie testowałam nigdy, ale oglądałam gdzieś właśnie na YouTubie, że polecają. Dajcie znać, jak ewentualnie któraś z Was testowała, co i jak. To doradzimy dziewczynom. Albo jak może testować, inaczej jak go wykorzystać, bo może jakąś technikę trzeba zastosować. Doradźcie, będzie wiadomo, bo to jest do bakingu, ale wiecie, z niektórymi produktami trzeba tak delikatnie się obchodzić. Mamy z Bielandy olejek pod prysznic z mikrokapsułkami regenerujący. Nie odpakowuję, bo jest ładnie zapakowane, żeby się nic nie wylało, bo bym chciała powąchać, bo ja jestem, wiecie, z tych osób, które wszystko wąchają. Zresztą widzieliście po poduszce. Dalej mamy czekoladę Milky. Maniamy z orzechami. Delicje. Cukiereczki. Czekoladę gorzką. O, to się do ciasta może przydać. Ja mówię, zrobimy ciasto. Potwierdzam, to normalnie zrobimy ciasto. Oreo. Ja nie przepadam, ale dzieci kochają. Dalej mamy cukiereczki gdzieś tu rozsypane. Wyzbieram je potem. Mamy makaron do spaghetti. Mamy... A, plecak! Z Adidasa. Ale fajnie. Super. Fantastyczny. Dziękujemy bardzo. Mamy koszulkę. Proszę bardzo. Taką z logiem jakimś MPGA. Nie wiem, co to oznacza. Czy to jakaś firma, czy coś. Jestem zajęta! Przeszkadzałem. Przecież nie można mieć chwili spokoju. Tu mamy koszulkę z Adidasa i mamy karteczkę. Bluzka jest nowa, tylko ją wyprałam, bo miała jakąś plamkę. Taka już przyszła. I mamy tutaj z Adidasa. Proszę, z logiem Adidasa. Do plecaka będzie pasować komuś. Oraz mamy kolejną bluzę z tym samym logiem. Nie wiem, czy to znana jakaś marka, ja jej nie znam. Totalnie nie wiem. Czarna bluza. Nie rozpakowywuję. No bo po co, widać, że jest zwykła czarna. Mogę dodać, że z kapturem. Proszę. Mamy jeszcze raz miętkę. O czym już wspomniałam, że na pewno będzie wykorzystana. Ognista książka. Fajnie. Tutaj my jesteśmy lubiący czytać. I większość z nas czyta dosyć dużo. Więc na pewno poszerzy naszą biblioteczkę i będzie to coś nowego. Proszę bardzo. Mamy peeling kawowy do ciałka. Ja już bym otwierała i wąchała. I ostatnią rzeczą, a raczej dwoma, to są rajstopy czarne. Dwie pary. I cukiereczki. I tak rozpakowałyśmy. Rozpakowałyśmy? Dlaczego kobiety? Nie wiem. Cztery paczki. Kochani, cztery paczki. Więc na kolejne trzy musicie chwilę zaczekać. Dziękuję na dziś. Pozdrawiam. Tule do serduszka. Pa, pa.